Cześć, cześć, siemano drodzy gracze, witam was bardzo serdecznie w 24 odcinku serii Zagrajmy w Cyberpunk 2077. W ostatnim odcinku ze stacji benzynowej odbiliśmy Hellmana. Było groźnie, była solidna walka. Z Hellmanem też w motelu przeprowadziliśmy przesłuchanie. Pojawił się Takemura, oczywiście Johnny Silverhand też brał udział. A tymczasem dostaliśmy pilne wezwanie od Delamain, że rdzeń jest zawirusowany i ma poważne problemy, więc znów zbaczamy z wątku fabularnego. Zobaczymy, na ile zbaczamy, żeby pilnie pomóc zaprzyjaźnionej sztucznej inteligencji taksówkarskiej. Nie mamy tutaj chwili wytchnienia. Czyżby nasza postać była przeciążona, bo nie możemy biegać? Nie, jest ok. Witaj. Nazywam się Elizabeth. Chcielibyśmy z mężem zaproponować ci współpracę w pewnej delikatnej kwestii. Czemu dzwonisz akurat do mnie? Jest jakiś konkretny powód? Zostałaś mi polecona. Przez kogo? Wolałabym nie mówić, przez telefon. Czy możemy spotkać się, żeby omówić szczegóły? Tak, jak najbardziej. Spotkajmy się. Zaraz ci prześlę adres. Do zobaczenia. Okej, więc uzyskaliśmy nowy kontakt z polecenia. Tu ludzie czekają w poczekalni Delamain, natomiast widzimy, że już coś jest nie tak. Słyszysz mnie? Musimy poszukać alternatywnej drogi wejścia do budynku. Okej, temat okazał się bardziej prosty niż myśleliśmy, ale niekoniecznie, bo nie mamy zdolności technicznych. Dachem pewnie nic nie znajdziemy, żadnej wentylacji, niczego. Hey.
Także wygląda na to, że niestety Delamain nie uzyska od nas teraz pomocy. Brakuje nam do tego umiejętności. No cóż, bywa tak. Także musimy się rozwinąć, żeby móc tutaj wrócić. W każdym razie... Ciekawi mnie zadanie Księga Zaklęć. Mamy też to nowe zadanie przed chwilą od kobiety, która zadzwoniła. Stróże bezpieczeństwa. Przepraszam, stróże bezprawia. Okej, wykonajmy sobie. Będziemy sobie tak przeplatać wątek fabularny główny z zadaniami pobocznymi, żeby jednak na tych akcjach pobocznych rozwijać postać. Oczywiście znajdować też przedmioty. A tak swoją drogą właśnie zróbmy to, że ekwipunek sobie przekopmy delikatnie. Od naszego karabinu tutaj za dużo mocniejszych rzeczy nie dostaniemy w tej chwili. Zobaczymy natomiast strzelby. Karabinek szturmowy. Trzeba przyznać, że brakuje nam amunicji do karabinków. Mamy 29 pocisków. To nie jest za dużo. Ze strojów też nie mamy za dużo do podmiany. Delikatnie mocniejszą ochronę twarzy w postaci okularów i delikatnie mocniejsze buty. Także lecimy porozmawiać z Nixem i dowiemy się, co tutaj mamy do zrobienia. Od razu jesteśmy w miejscu, gdzie ten biały znacznik, który cały czas ostatnio widzieliśmy na mapie, się znajduje. Także warto zbadać, o co tutaj w tym chodzi. Dzwoni nam Wakako. Cześć, mam coś dla ciebie. Mówią, że gdy Wakako dzwoni do ciebie osobiście, to zawsze ze śmierdzącym zleceniem. Sprawa jest delikatna. Okej, schodzimy z powrotem do Afterlife. Szczegóły pewnie proszę. Nie pamiętam. Morderca poszedł siedzieć, ale jest ryzyko, że wymknie się na wolność. Rodzina chce naprawić pomyłkę wymiaru sprawiedliwości. Możesz go zabić. Facet rzeczywiście jest winny, zasługuje na śmierć?
co dokładnie zrobił. Archiwum klasowym też nie jestem. Bierzesz tę robotę? Biorę. Klient będzie czekał. Przy samochodzie? Pojedziecie jego autem. Rogue, jak zawsze siedzi. Zobaczyć, jak rozwalasz tego faceta. Powodzenia, Vi. Uliczna sprawiedliwość. Vi, słuchaj, taka sprawa. Robotę mam. Zainteresowana? Słucham. Widzisz, wpadłem na ciekawe ogłoszenie w sieci. Niech zgadnę. Pigułki na potencję? Mr. Stad w okazyjnej cenie? Jestem poważnym człowiekiem, Vi. I zajmuję się poważnymi sprawami. Ktoś sprzedaje księgę zaklęć. Jeszcze sprzed upadku pierwszej sieci. Trochę się na tym znasz, prawda? No? Więc wiesz, ile takie programy mogą być warte. Chcesz, żebym wykradła tę księgę? Niekoniecznie. Wystarczy, że ją kupisz, zwrócę ci pieniądze. I dorzucę drugie tyle. Okej. Zuch, dziewczyna. Prześlę ci zaraz namiary na sprzedawcę. Powodzenia. Przy okazji mamy możliwość rozejrzeć się trochę lepiej po Afterlife. Strzywacz znajdujemy. Mamy nowy kontakt. No, R3N0. Coś podać? Dzwonimy. W sprawie księgi? Zgadza się. Cena nie podlega negocjacji. Płatne w całości na miejscu. Rozumiem. Niech będzie. Doskonale. Wysyłam adres. Przyjdź sama. Ponownie pod Afterlife mamy na parkingu fajne samochody. Z czego korzystamy? Bez chwili wahania. Specjalnie wyciszyłem radio, żeby móc właśnie sobie silnika posłuchać. Ciekawie się to zadanie zapowiada z racji tego, że nie będziemy musieli nikogo zabijać, walczyć, ani siłą zdobywać przedmiotów, tylko księgę zaklęć mamy kulturalnie kupić. A Nix ma nam te pieniądze zwrócić i jeszcze wyrzucić drugie tyle, więc 100% marży będziemy z tego mieli. Okaże się, czy to prawda, czy też nie. Na ile jest poważnym współpracownikiem, zleceniodawcą. Okej. Jesteśmy sobie na miejscu. Co ty, kurwa?
kurwa wyprawiasz? Nie tak miało być. Myślałem, że mamy sprawdzić po prostu tą księgę. Najpierw powinniśmy porozmawiać. Także, moi drodzy, musimy sobie wrócić do save'a i podejście zrobić jeszcze jedno, bo jednak mieliśmy nie walczyć. I spróbujemy w tej narracji to zadanie wykonać. Żeby pokojowo pozyskać księgę. Jeżeli się nie uda, oczywiście sięgniemy po lufę. Ale nie taki jest nasz pierwotny cel. Rzadko kiedy się takie wpadki zdarzają mi. Musicie wybaczyć. Ale za dużo nie będziemy mieli tutaj powtarzania na szczęście. Wracamy do Kabuki i to jest, zdaje się, ten most, którym na wprost przejeżdżaliśmy wtedy z Jackiem Wellsem, kiedy była blokada policyjna. I tak fajnie, sympatycznie uprosił to, żeby nas przepuścili. Okej, okay, także już na patencie ostrożnie podejdziemy sobie do naszego rozmówcy. Najpierw tylko zobaczmy, jak wygląda, niech się tekstury doczytają. Tak? Księga zaklęć. Masz ją? Oczywiście. W bezpiecznym miejscu. Podam ci na miarę skrytki, jak tylko dostanę pieniądze. Próbujesz mnie wyruchać. Bynajmniej. Ja po prostu... A ja tego bardzo nie lubię. Kusi mnie, żeby zakończyć te negocjacje. Z hukiem. To byłby wielki błąd. Po pierwsze, nie próbuję cię oszukać. Po drugie... Jestem przygotowana na taki obrót spraw. Okej. Okay. Nie podoba mi się to. Ale niech będzie. Zaufam ci. Nie pożałujesz. Oby. Bo inaczej to ty będziesz żałować. Masz moje słowo. Namiary skrytki są już na twojej skrzynce. Mhm. Na razie. Okej, okay. Mamy element szpiegowski, taki, że płacimy za coś, co jest ukryte. Okej, okay. Żeby nam się fajnie jechało, wezwijmy sobie na motocykl.
po Jackim. Chociaż okazał się znów niepotrzebny tym razem, bo skrytka jest bliską. Okej, mamy walizeczkę. Jakiś straszny rzęk. Zeta Tech XPR. Kiedyś to był szczyt techniki. Otwórz menu wrzask i zhakuj księgę zaklęć. Okej. To jest element opcjonalny, ale why not? Jest i ona. Wow. Mamy 4 warianty do wyboru możliwe. Spróbujmy w ten sposób. I 55 nie możemy wbić już tutaj. Także się wycofujemy. Zobaczymy, ile podejść trzeba będzie zrobić. Bo na pewno nie są to proste hakowania już. A kto wie, być może nawet niemożliwe na naszym poziomie umiejętności. Też nie wyszło. Na to wychodzi. Niestety. Także zróbmy sobie kilka podejść. Jeśli nie wyjdzie, no to cóż, trudno. Zawieziemy ją do Nixa. Bo spróbujmy sobie najprostszym wariantem pójść. Okej. Jest to jakieś rozwiązanie, że pierwszy wariant już jest. Okej, udało się ostatni wariant wbić. Na tej zasadzie. I wracamy do Nixa, jak gdyby nigdy nic. Więc ten element misji jest w porządku. Sprzedawca okazał się w porządku. Pytanie teraz, jak Nix się z nami za to rozliczy. Miejmy nadzieję, że uczciwie. Nic na to nie wskazuje. Chociaż nieraz zostaliśmy oszukani już chociażby na samym początku przez Kirka. Także tą ostrożność trzeba mieć. Jest to absolutnie świetne, że gra nam w sposób tak, jaki zaproponowała, ale zaproponowała nam to, że mamy motocykle w naszym garażu dostępne. To naprawdę daje dużo do możliwości przemieszczania się. Powtarzam to już wielokrotnie i to naprawdę robi różnicę.
momencie, kiedy będziemy dysponować większymi środkami, pewnie będziemy sobie kupować samochody do garażu na stałe. Ale jest to i tak mega świetne, że mamy do dyspozycji pojazdy, które spokojnie wystarczają. I to na zawołanie, bez problemu. Okej, przecież my wracamy do Afterlife. Jeśli chcecie, oczywiście dajcie znać też w komentarzach. Czy korzystacie z opcji szybkiej podróży w grze przez te pchełki takie niebieskie, fioletowe? A jestem ciekaw, czy możemy sprzedawać tutaj. Nie. No i pani Nix. I co? Masz tę księgę? Jeśli masz pieniądze. Tak jak mówiłem, Vi. Jestem poważnym człowiekiem. Masz. Tyle, na ile się umawialiśmy. Dzięki. Nie ma za co. Zasłużyłaś na tę kasę. Widzimy się z nim twarzą w twarz, ale odpiszmy. Księga zaklęć zakończona, także zadanie tutaj bez żadnych komplikacji sobie zrobiliśmy. Wystarczy mieć odrobinę gotówki, którą w krótkim czasie za to zadanie sobie podwoiliśmy. Układ jak najbardziej mega fair. Sprawdźmy sobie w dzienniku, co jeszcze możemy fajnego zdziałać. Mamy cały czas 112 slotów wolnych w ekwipunku, więc na razie nie mamy presji na to, żeby sprzedawać. Delamain reanimacja musi zaczekać. Ale swoją drogą możemy odwiedzić handlarza i porozmawiać z Barym przy okazji. Taki miły akcent sobie możemy wbić na koniec tego odcinka. Sprawdź, co się stało z Barym. Dobra. Jednak samochody robią dużą różnicę względem motocykli. Chociaż prezentuje się mega szykownie to auto. No tak, przecież nim przyjechaliśmy. Także wracając, to doniesienie jest niepokojące. Czy Barry mógł sobie zrobić krzywdę, popełnić samobójstwo lub zrobić coś głupiego? Bo nie mamy polecenia, sprawdź, co słychać u Barry'ego.
Tylko co się z nim stało? A być może doszukuje się tutaj czarnego scenariusza. Miejmy nadzieję, że u naszego sąsiada i kumpla wszystko jest ok. Kilka tych gratów sobie sprzedajmy, bo to też niepotrzebnie zalega nam w ekwipunku. Wszystkie te ciuchy mamy wyekwipowane, no więc ich nie sprzedajemy. Torba higieniczna. Zapalniczki zbieramy równie masowo co karty. To są dwa chyba najbardziej powszechne przedmioty. Złoty łańcuch jak zawsze nie jest w cenie. Potraktowany jako rupieć, to nawet zszywacz jest więcej wart. Okej, okay. Klucz do schowka i do pokoju Jackiego. Legendarne przedmioty. Chociaż i tak nie ma co tutaj wątpliwości, że wpadną w nasze ręce. Jesteśmy ich posiadaczami, bo jest to element fabuły. Okej, okay. Te komponenty do wytwarzania to nie ruszamy. Piłeczka antystresowa, kolejny gruchot do sprzedania. Podrobione dokumenty, też pewnie nic szczególnego. Dokumenty NDA. Okej. Regina Jones coś do nas napisała. A, informacje o samochodzie. Jest to naprawdę niepokojące, co stało się z Barym. Ale oczywiście, no, musimy to sprawdzić. Nie odpuścimy. Troski o naszego sąsiada i kumpla. Kogo ja widzę? Sięgamy po te drobiazgi i je sprzedajemy. Jednak utrzymanie porządku w ekwipunku to jest taka rzecz, którą pewnie wielu z was graczy lubi, ja też. Tylko oczywiście niepotrzebnie jeden pistolet ten sprzedałem, także wykupimy go.
Okej. A czy ty, drogi panie, masz coś z broni białej? Masz nóż. Może nową spluwę? Nie trzeba. Okej, doczytała się nam gra. Zobaczmy, co u tego gościa możemy. Nie odchodź. Okej, to jest fajna rzecz. Oczywiście to jest apteczka. Mamy maczetę, która zadaje 383 obrażeń za 2500. Możemy za nią sobie pozwolić. A tą maczetę sobie sprzedajmy. Co do tej katany, to oczywiście z sentymentu ją zachowam. W ogóle też bym sobie podmienił trochę broń miejscami. Bo wybrałbym sobie... Ściągnij. I ściągnij, okej. Mamy karabin, pod karabinem ustawmy sobie strzelbę. I dopiero na dolnym slocie ustawmy sobie maczetę. Pach. Ciekawa rzecz jest jeszcze taka, że mamy w ekwipunku dwa karabiny. Snajperskie. I dlaczego nasz kupiec tutaj... Kogo ja widzę? Okej. Trafiły tam, gdzie chciałem, żeby trafiłem. Zadanie jest zakończone od razu. Kurwa! Bary tych chuju! Przepraszam, słyszysz? Wygląda na to, że Barry się zabił. Wiesz, że cię nie usłyszę. Nie masz słabych genów! Jesteś twardziel, rozumiesz, kurwa? Przepraszam. Czy możemy jakkolwiek porozmawiać? Zdaje się, że nie. Także sprawdziło się najgorsze, co podejrzewałem. Kolejny cios. Barego nie znaliśmy praktycznie wcale. No ale... Sama jedna rozmowa wystarczyła dodatkowo. I... No i sam fakt, że też przeszedł przez niełatwe... przeżycia. To też dawało mocno do myślenia. Night City odciska piętno na ludziach. Ten styl życia. Nie wszyscy to wytrzymują psychicznie. Jakież to prawdziwe, a przeniesione jak najbardziej w świecie gry. No cóż, w każdym razie, moi drodzy,
żeby nie przedłużać. Do dalszych zadań, do dalszych tematów ruszymy oczywiście w następnych odcinkach. Za ten odcinek i za wszystkie poprzednie serdecznie Wam dziękuję za ich obejrzenie, za uwagę. Życzę Wam dobrego, wspaniałego dnia, przyjemnego grania w cokolwiek gracie. Trzymajcie się, na razie, hej, cześć!